Spotkałam osobiście Boga wiele lat temu, to było 31 lat temu. I od tego momentu wiedziałam, że sensem mojego życia na ziemi jest właśnie Bóg. I miałam niesamowite wtedy pragnienie poznania tego Boga, z którym się spotkałam. A spotkałam się w taki sposób, że religijnie przyjmowałam Jezusa na rekolekcjach w kościele katolickim. Przyjmowałam takim rytuale, można powiedzieć, Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale moje serce wtedy było szczere wobec Boga. Ja tego nie robiłam rytualnie, ale szczerze. Prawdziwie chciałam oddać Bogu swoje życie. I dla mnie to było niesamowite spotkanie, kiedy wypowiadając słowa, że Jezu, przyjmuje Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela, doświadczyłam niesamowitej miłości, która na mnie stąpiła. Ta miłość mnie przeszyła całą moją istotę. Wiedziałam, że to jest właśnie Jezus. Wcześniej byłam osobą maryjną, religijną i właściwie niepewną tego, czy ten Bóg istnieje. I wtedy nikt mi nie musiał mówić, że wszystko inne, co do tej pory wierzyłam, było już nieważne. To było nieważne, bo spotkałam prawdziwego Boga. Spotkałam Boga, który realnie do mnie przyszedł. I w kościele borykałam się z tą prawdą mojego serca, bo dookoła mnie było masę różnych rytuałów, z którymi moje serce się już nie zgadzało. Ja się nie zgadzałam z tym, że czczą Maryję, że modlą się do świętych, bo ja wiedziałam, że to jest kłamstwo. Słyszałam takie informacje z kościołów protestanckich i było to dla mnie potwierdzenie. Była to dla mnie radość, że ktoś przeżywa Boga tak samo jak ja. Że nie ma w sercu jakiejś wątpliwości, że może jeszcze się pomodlimy do Maryi, może do świętego, takiego czy innego. Bo prawda jest jedna. Mamy, kochani, tylko jednego pośrednika do Boga, a jest nim Jezus Chrystus. I ten Jezus Chrystus jest też jedyną sprawiedliwością dla Boga, dla człowieka na ziemi. Nie ma innej sprawiedliwości. Ludzie całe życie się zastanawiają nad tym, co jest, ile rzeczy jest niesprawiedliwych na ziemi. Dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego tyle zła. I w sercu oskarżają za to Boga. Nawet jeżeli tego nie wypowiadają, to gdzieś w myślach przypisują to Bogu, że to Bóg jest odpowiedzialny za zło, które jest na świecie. Ale to nie Bóg. To diabeł, który tutaj na tej ziemi robi swoje, który okłamał ludzi właśnie religią, zwodząc ich wzrok od Boga na wszystko inne. Na rytuały, na nabożeństwa, na jakieś czczenie obrazków, czy jakieś uprawianie modlitw, które do niczego nie prowadzą. To właśnie robi diabeł na ziemi. A Jezus Chrystus to jest jedyna osoba, która prawdziwie może przyprowadzić Cię do Boga. To jest jedyny człowiek, Bóg, który może dać Ci to, za czym tęskni Twoje serce. A Twoje serce właśnie całe życie tęskni za Bogiem. Za tym prawdziwym życiem, które jest tylko w Bogu, tylko w Jezusie Chrystusie.
wiecie, kiedy ja się oczyściłam z tych wszystkich kłamstw religijnych, z tych iluzji, kiedy zaczęłam realnie podążać za Jezusem Chrystusem, wtedy zaczęłam doświadczać prawdziwości życia. Życia, które nie jest tylko religijnie z Bogiem, ale prawdziwie z Bogiem. Wcześniej doświadczałam takiej iluzji i wydawało mi się, że idę za Bogiem. Ale właśnie ten kompromis trwania właśnie w takich wspólnotach religijnych, gdzie prawda jest pomieszana z kłamstwem, ten kompromis powoduje, że człowiek staje się gdzieś zagubiony w tym życiu z Bogiem i ostatecznie ponosi szkodę. I tak było ze mną. Ja gorliwie szukając tego Boga właśnie w tych religijnych wspólnotach, w których nie było prawdy. Tam nie było prawdy. Bo Bóg każdego człowieka chce przyprowadzić do miejsca prawdy. I jeżeli ktoś mówi ci rzeczy nieprawdziwe, a ty za tym idziesz, to jesteś oszukiwany. Jesteś oszukiwany przez religijnych ludzi, którzy nie mówią ci prawdy. Spróbuj sam poszukać prawdy. Spróbuj zbadać sprawę Jezusa. Tak jak ja pewnego dnia postanowiłam, że ja już nie chcę być oszukiwana. Chcę poznać prawdę o Jezusie. I kiedy tak zdecydowałam, pojawili się ludzie, którzy mi właśnie powiedzieli, o co chodzi. Powiedzieli mi, jak mam wyjść z tych różnych religijnych zaplątań, z jakiegoś fałszywego myślenia też o Bogu. Chcę wam powiedzieć, że Ewangelia jest prosta, ona nie jest zawiła. Właśnie religia doprowadza do tego, że człowiek wchodzi w taką zawiłość i ostatecznie obojętnieje na poznanie Boga. I znam masę ludzi, którzy są religijni, ale są obojętni. Obojętni, żeby poznać Jezusa. Tak naprawdę przyjmują sakramenty, uczęszczają na jakieś nabożeństwa, ale tylko tradycyjnie, bo tak chcą swoje sumienie jakoś wyciszyć, spełnić ten obowiązek i właściwie nic się w tym życiu nie zmienia. Dalej noszą swoje ciężary, swoje choroby, swoje jakieś nierozwiązane sprawy w relacjach z ludźmi, z drugim człowiekiem. Nic się nie zmienia albo mało się zmienia. I to wszystko właśnie robi człowiekowi religia. Religia, która zasłania obraz Boga, która oszukuje człowieka, że żyje niby z Bogiem, a tak naprawdę swoim sercem jest daleko od Boga. Bo kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy poznaje Jezusa, tak jak ja poznałam, to ma od tego momentu odpowiedzialność, swoją osobistą odpowiedzialność za poznawanie Jezusa. Ja niestety częściowo zrzuciłam tą odpowiedzialność za ludzi, którzy byli gdzieś przewodnikami w kościele. Ale nie tak dawno zrozumiałam, że całą odpowiedzialność za poznanie Jezusa ponoszę ja. I w żadnym kościele nie mogę zrzucić tej odpowiedzialności na drugiego człowieka. Bo kiedy szczerze przyszłam do Jezusa, wtedy zobaczyłam, z iloma rzeczami muszę się rozprawić w swoim sercu. Żeby oczyścić swoje serce z każdego kłamstwa i z każdej obłudy.
Tak się łatwo mówi, że Jezus jest prawdą. Ale dopiero zbliżanie się do tej prawdy powoduje, że to jest niesamowita przygoda, że to jest fascynująca przygoda, kiedy człowiek realnie się zmienia, kiedy realnie doświadcza mocy Boga, mocy potężnego Boga, Jezusa Chrystusa. Kiedy ten głos nie jest tylko jakimś sloganem, ale realną osobą, potężnym Bogiem, którego można doświadczyć jako przyjaciela, jako miłość, ale jednocześnie jako potężnego Boga, który wyznacza kierunek życia. I wiecie, każdy, kto zastanawia się nad tym, dlaczego głosimy Ewangelię. Przecież żyjemy w religijnym kraju i wszyscy znają Jezusa. Ale jeżeli w swoim sercu zastanawiasz się, dlaczego głosimy Jezusa, dlaczego głosimy Ewangelię, to znaczy, że nie poznałeś Jezusa. To znaczy, że jeszcze nie poznałeś prawdziwego Boga, tylko jesteś religijnym człowiekiem, który jest obojętny na Boga. Dzisiaj chcę poruszyć swoim sumieniem, żebyś zaczął szukać Boga. Ty, który się spotkałeś z Nim i wiesz, że On jest, i że jest dobry, i że Cię kocha, i Ty, który jeszcze Jego nie poznałeś, nie spotkałeś i nie chcesz. Zarówno jedni, jak i drudzy z Was jesteście dzisiaj wezwani tutaj przeze mnie, abyście zwrócili dzisiaj swoje oczy na Jezusa, abyście zechcieli przyjąć Go i abyście zechcieli i za Nim iść dalej. Bo każdy człowiek zda sprawę Bogu z tego, co zrobił ofiarą Jezusa. Jezus Chrystus, jedyny Pan i Zbawiciel, święty Bóg, który umarł za każdego człowieka, aby każdy człowiek został zbawiony, aby każdy został zbawiony od śmierci wiecznej, od wiecznego potępienia i w życiu doczesnym od grzechu, od chorób, od wszelkich cierpień, bo On nas zbawił na życie wieczne i na życie doczesne. Dzisiaj mówię Ci o tym Jezusie, którego znasz tylko ze słyszenia. Przyjmij Go dzisiaj do swojego serca. Oddaj Mu swoje życie. Bo czas jest krótki i Jezus wraca. Jezus wraca na ziemię i weźmie tylko swój Kościół. On przyjmie do swojego królestwa tylko swoje dzieci. Tylko tych, którzy Go poznali tu na ziemi. Swoich synów i córki, którzy oddali Mu swoje życie na ziemi. Jezus wraca, nie bądź obojętny. Przyjmij dzisiaj tą dobrą nowinę, że On Cię zbawił. On Cię umiłował do końca, umarł za Ciebie na krzyżu. Przelał za Ciebie swoją drogocenną krew, abyś miał życie, abyś nie umarł, abyś żył, abyś wiedział, że jesteś bezpieczny w Jego ramionach Ojca. Abyś dzisiaj już dłużej się nie zastanawiał, czy jeszcze może masz czas. Może jeszcze jesteś za młody. Może tak niektórzy z Was myślą, że coś stracą, albo że będą dzienni. To jest nieprawda, to jest kłamstwo, religijne kłamstwo, diabelskie kłamstwo.
człowiek, który oddaje życie Jezusowi, zaczyna żyć prawdziwym życiem. Staje się normalnym człowiekiem wierzącym, prawdziwie wierzącym. Ja dzisiaj odbieram od Boga swoje uzdrowienie, nie choruję. Odbieram od Boga kierunek mojego życia. Ja dzisiaj kładę ręce na ludzi i uzdrawiam ich. Ja modlę się o ludzi i widzę, jak są uwalniani. Taka jest nasza wiara. Wiara dzieci Bożych, synów i córek, którzy poznali Jezusa. Tu nie chodzi, kochani, o religię, o dziwactwo religijne, czy o jakieś zamartwianie się. Tu chodzi o to, że twój umysł jest oświecony światłem Chrystusa, którego przyjmiesz. Twój umysł będzie w światłości, bo póki nie przyjmiesz Jezusa, chodzisz sobie po tej ziemi w ciemnościach. I wydaje ci się, że masz życie, ale głęboko w sercu wiesz, że nie masz. Nie masz tego życia, bo ono jest tylko w Jezusie. Prawdziwe życie jest tylko w Jezusie. Jeżeli masz takie przekonanie w sercu, że jeszcze nie jesteś zbawiony, że jeszcze nie jesteś pewien, co z tobą się stanie po śmierci, to dzisiaj zrób to. Dzisiaj Mu oddaj swoje życie. Doświadczysz samych wspaniałych rzeczy. Nie będziesz zawiedziony. Będziesz żył, będziesz się radował i będziesz kochał, prawdziwie kochał samego siebie i drugiego człowieka.